Siemaneczko wszystkim. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak robię miniaturki do swoich filmików. Oczywiście wszystko na telefonie. Aplikacje są za free w sklepie Play, ale zaczniemy od programu, którym teraz nagrywam właśnie. Jest to Widma Recorder. Macie tutaj. Ale przejdźmy teraz do aplikacji, w której robię te całe miniaturki. Zaczniemy sobie od tego. Ogólnie ja już miniaturkę zrobiłem. Zobaczcie. Jest już tu cała gotowa. Do odcinka z gry Westland. Już ten odcinek widzieliście pewnie. Ale zróbmy sobie od nowa taką samą. Zaczniemy od czystego pola. Tutaj dodajecie screeny, które zrobiliście z filmiku. I tak. Miniaturka ma nawiązywać wstępnie, co będzie w odcinku. Ja zazwyczaj tak robię, no chyba w sumie każdy, tak? Także dodajemy to, co było właśnie nami na miniaturce, którą już zrobiłem wcześniej. Czyli tak. Tutaj mamy kawałek z tablicą ogłoszeń. Dajemy sobie tutaj ostrość. Można na full, ale to trochę słabo wygląda. Tak mamy bez. Ja zazwyczaj dodaję do połowy. O, zobaczcie. Teraz bierzemy drugą połowę, czyli z tym węgorzem, jak uciekam. O, tutaj. Przycinamy sobie. O, coś takiego. Może nie będzie identyczna, ale bardzo podobna. Na tej samej zasadzie, na pewno robiona. I daję sobie tak właśnie. Czekajcie, tutaj sobie troszkę oddalmy. O. Tutaj dajemy w połowie. Coś takiego. Dajemy też ostrość. Do połowy. Ok. Teraz dajemy napis. Jeszcze tylko 1800. No i tutaj wybieramy tak jak było. Kolor możecie sobie wybrać. My wybieramy żółty. Tutaj możecie zobaczyć 3D. O, zobaczcie jak to fajnie wygląda. Żeby to lepiej jeszcze wyglądało, dajemy sobie tutaj, czekajcie, na napis. O, tutaj, kontur. O, i zobaczcie, automatycznie jak to ładnie wygląda teraz. No ale dobra, my robimy tak jak było na tej miniaturce, nie tak, tu prosto. O. No, identyczna nie będzie, ale postaram się. Jeszcze tylko, dobra. Damy to, żeby było lepiej widoczne ten napis. O, kontur. Pogrubiamy. Ok, teraz dajemy. Czekajcie. Teraz dajemy tą monetę. Ogólnie. Jeśli chcecie, nie wiem, jakąś postać wyciętą, czy jakiś, nie wiem, przedmiot, to wpisujecie sobie w Google, na przykład, nie wiem, dynia PNG i tam ściągacie właśnie tą dynię bez tła. Ale w tym drugim programie możecie te tło sami usunąć. Zaraz Wam pokażę. Dodam jeszcze tą kreskę. No i zobaczcie, ja tutaj sporo tego ściągnąłem. Niektóre sam zrobiłem. Macie na przykład tutaj dynię bez tła. Ale dobra, szukamy naszej kreski. Jest. Ja tutaj sobie daję tą ostrość na maksa. I tutaj u góry, po lewo, macie takie aparaty. I to jest ogólnie warstwy. Warstwy tej miniaturki. Ja to daję pomiędzy tymi screenami. O. I ona wchodzi pod ten drugi screen. Zobaczcie, ta kreska. Tu sobie przedzielamy. Zawsze to ładniej wygląda. Teraz logo musimy dodać. I
i monetę. No i strzałkę. Tylko pokażę wam, jak teraz robić, jak zrobić, żeby ta sama moneta była. Wchodzimy sobie w ten drugi program, tutaj w nasze screeny. Szukamy naszej monety tutaj. O. Robimy sobie tak na początku. O. Bierzemy auto i gdzie mamy monetę, klikamy. Tylko żeby ona była lepiej widoczna, no bo jak weźmiemy tu na maksa, to ona nam no zniknie. Część jej znika. Ale jak weźmiemy sobie tutaj coś takiego, może czekajcie, zróbmy na tej. W sumie bez znaczenia powinno być. O, czekajcie. No ona nie wygląda tak, jak powinna. O, tutaj będzie ładnie wyglądać, dobra. O, zostawiamy, bierzemy manual, powiększamy sobie, wycieramy wszystko, co jest niepotrzebne. Dobra, to bierzemy środkową, to usuwamy. To też, o, i zobaczcie, zostaje nam sama moneta, ale ona coś tu pewnie jeszcze obok siebie ma. Tu możemy sobie zmienić kolor tego tła. Na wszelki wypadek przejechać tu koło niej, żeby nam wytarło to, co jest niepotrzebne. Ale raczej jeszcze coś będzie. Zobaczcie, ona nie jest idealna. Tu jak weźmiemy, coś nam pousuwa, ale dobra. Save, finish. Teraz wchodzimy do naszej miniaturki. Czekajcie, bo tutaj ta kreska mi się przesunęła. Dodajemy. O, i tu mamy. Zobaczcie. Możemy dać jej ostrość. Na maksa nie, bo będzie to brzydko wyglądało. Coś takiego. Ale czekajcie, żeby ją... O, bo ona jest trochę za... Nie da się jej tak... O, powiększyć i tam dalej. Umieścić. Bierzemy sobie tutaj. Na tą naszą monetę. Ją tak... O. Tak, żeby ona była... Żeby ona miała mniejsze pole właśnie tego całego. O, i wtedy tutaj mamy, dajemy tak. Możemy dać na maksa w sumie. To było trochę chyba mniejsze. Monetę. No i co? Dajemy strzałkę. Aha, jeszcze. Jeszcze o czymś bym zapomniał, co jest na tamtej miniaturce. Ona nie jest idealna, ta miniaturka, ale pokazuję wam, jak zrobiłem ją, tak? Tamtą. Teraz znowu musimy sobie przyciąć. To było. Robimy sobie taki kwadrat, jaki chcemy. Coś takiego. Może jeszcze, żeby ta ramka nam ładnie. Tu dajemy, nie, na maksa też nie. Coś takiego. O. Dajemy tutaj. Mniej więcej było. To było. O, tutaj swoją ramkę, którą używam praktycznie do każdej miniaturki. A na pewno do większości. Ją też sobie ściągacie po prostu w Google. Wpisujecie na przykład ramka PNG. Ściągacie bez tła, ale możecie, albo możecie sami usunąć w tym drugim programie, jak właśnie przy tej monecie. Bierzecie, daje ostrość na maksa, no i wtedy zobaczcie, ładnie wszystko wygląda. No prawie identyczna. Także widzicie, jak robię miniaturki, mam nadzieję, że wam pomogłem, chociaż trochę. No i to tyle. Cześć!